Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA San Andreas Single Player. Okej, co to dzisiaj możemy zrobić? Patrzymy na naszego Karla, muskulatura, wytrzymałość, szacunek. Dobra, czyli jak zwykle zaczniemy odcinek od siłowni. Żeby tam dojechać, potrzebujemy jakiegoś autka. W sumie mamy to, nie wiem, dobra, możemy w sumie stracić. A niech straci Karl jedno autko i tak się zdobędzie 10 lepszych później. Ups, sorry. No i dobra. Siłownia jest tutaj blisko, w sumie tylko kawałek podjedziemy, więc nie ma większych problemów ze znalezieniem jej. Później jak trochę podpakujemy, myślę, że pójdziemy zrobić misję, ale teraz dla kogo pytanie? Dla Sweeta, Raidera czy Big Smoke'a? Może dla Big Smoke'a porobimy. No i dobra, co by tutaj dzisiaj pocisnąć? No to weźmiemy najpierw sobie 160 funtów. Nie pamiętam w sumie, aha, nie enter, lewy shift. Nie tyle. Człowieku, ty to jedną ręką podniesiesz, nie chcesz tyle, mówię ci. Dobra, jeszcze raz. Pół dnia tak będzie, kurde, nie podoba mi się ten strój, trzeba będzie jak najszybciej go zmienić. No i dobra, 160 funtów na start, taki dobry początek na dzisiaj. To było klikanie, lewy shift. Aha, lewym shiftem trzeba nadążać, okej, zrozumiałem. No i lecimy z powtórzeniami. O, fuck, lewy shift. Muszę tego skoordynować sobie. No kurde, no serio, jest trudniej jak się szybciej klika właśnie. Dużo szybciej się klika palcem na myszce niż palcem na lewym shifcie. I to trzeba jakoś tak dobrze dostosować. No kurde, głupi palec na shifcie. To przez ten shift nie mogę zrobić właśnie. Ten shift. Fuck. Nie ogarnę chyba tego shifta dzisiaj na tyle szybko. Albo czekajcie, zrobię może w ten sposób. Co jest z tym shiftem? Nie mogę właśnie, nie mogę tego shifta ogarnąć. Masakra. Może mniej musi wziąć Karl. Może tak musi sobie poćwiczyć trochę, powiedzmy na 140. Bo na serio jest trudno ogarnąć. No tak, musiał zostawić popisówkę, bo coś tam sobie tą muskulaturę niby poprawił. 120 funtów, okej. 160 to nie, mówię. Muszę sobie jakoś ogarnąć, tutaj nie mam za dużo miejsca na rękę na lewym shifcie. Bo tutaj mam statyw pod mikrofon, więc jest trudno mi ogarnąć szybkie właśnie klikanie tutaj, jak nie mogę sobie tak dobrze ręki ustawić, żeby dobrze szybko klikać i efektywnie. No i tak, kurde, trzeba poprawić tutaj muskulaturę i bo im większy poziom muskulatury, tym łatwiej nam jest, tak? Tym łatwiej, nie trzeba aż tak klikać, prawdę mówiąc, więc trzeba sobie tej muskulatury trochę zrobić. O, w sumie prawie równo weszło teraz. Kilka dobrych serii widzę. Powtórzeń. Może tym sposobem spróbujemy zaraz na tym. Zaraz na wyższym poziomie, tak? Czyli na 160 funtach. Po prostu przełożyłem sobie prawą rękę na ten lewy shift, tak jakoś łatwiej. Lepsza koordynacja, kurde. No i dobra, popisówka. Ej, lol, tu się nigdy na sufit nie patrzyłem w sumie. No i się nie dziwię, bo nie jest ciekawy. Dobra, 160 funtów bierzemy i ciśniemy, może tym razem nam się uda więcej niż 5 powtórzeń zrobić. Zobaczymy. Tak, dobra, to najpierw trzeba zacząć od pierwszego, żeby w ogóle zrobić. Dobra, pierwszy jest. Teraz kolejne. Drugie jest. Drugie jest, to teraz lecimy na trzecie. Lecimy na trzecie. Lecimy. I jest trzecie, okej. Jeżeli słyszycie myszkę i klawisze, nawalanie w myszkę i klawisze, to się nie dziwcie po prostu, ale no, to wymaga jednak nawalania. O, już prawdę mówiąc troszeczkę łatwiej poszło, te dwa poszły. Za szybko lecę tym
za szybko w stosunku do lewego shifta klikam myszką, więc to jest złe. No i tak, dużo łatwiej na pewno niż wcześniej się robi po tym podniesieniu muskulatury dwa poziomy wyżej. No i dobra, kolejny poziom. W sumie on już nie powinien chyba mieć na dzisiaj dość, czy coś w tym guście. On, pamiętam, że po kilku właśnie podniesieniach tych umiejętności jakiejś, czyli muskulatury w tym przypadku, już po prostu nie miał siły czy coś w tym guście na ten dzień do roboty. Jak widzicie, jakoś nam idzie, już mamy 15 powtórzeń. Może po kolejnym pójdziemy na rowerek, żeby sobie kondycję troszeczkę też zwiększyć, a nie tylko samą muskulaturę. Dobra, 18. No i dobra, pójdziemy teraz sobie na... chociaż bieżnia, może na bieżnię pójdziemy, a nie na rowerek. No, odstaw tutaj swój pokazowy taniec zwycięstwa. No i dobra, bieżnia. Naciśnię ten poziom od razu, czwarty powiedzmy. Co mam naciskać? Nie patrzyłem... nie, dobra, nie patrzyłem się w sumie, co mam naciskać. I spanułem w tej bieżni, jakiegoś ciota. Dobra, enter, aby wybrać... Ej, ale tu jest tylko, żeby wybrać poziom. Co ja mam tutaj klikać też shiftem, czy... Dobra, chyba shiftem w takim razie, okej. I on biegnie, 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 tak? Mogę myszką? Nie, nie mogę myszką, muszę lewym shiftem cały czas. No jak widzicie, to jest dla niego, widzę, łatwe. Pokonuję tą odległość w miarę dobrym tempie. Tutaj mam cały czas wskaźnik na samym końcu. Cały czas jest zapełniony, więc to dla naszego Karla nie jest w ogóle wyzwaniem. No, zwiększył sobie trochę wytrzymałość. Może jeszcze zwiększymy raz tą wytrzymałość i zwiększymy tak sobie obroty. I to o dużo w sumie, bo te 4 to jest strasznie łatwo. Więc może 6-7 od razu pociśniemy. Chociaż to jest też tak, jak różnica w tym 120-160 funtów. Czyli to już jest bardzo duża różnica i... A, wyczerpałeś swój limit na dzisiaj, wróć jutro. Aha, no i tak, dobra, dzisiaj dotarliśmy już do końca z siłownią. To tak jeszcze pewnie przez kilka odcinków będziemy pakować naszego Karla. No i dobra. Lecimy po misję do Big Smoke'a. Big Smoke jest tam. W sumie możemy tędy przejechać. A możemy na skróty pojechać, ale nie tak. Nie tak. Dobra. Yeah. Czy jak my zostawimy u niego. Nie, nie ma szans, żeby to się nam auto zapisało. Dobra, po prostu weźmiemy misję i zobaczymy. OG Lock. What's up, CJ? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. No i znowu tym autem Big Smoke'owym. Dobra, lećmy. No i lecimy po... OG Locka? Nie, OG Lock to była nazwa misji, po Jeffreya. Aha, no tak, czyli to jest OG Lock, rapper. Prawdziwy gangsta. Jeżeli ktoś się pyta, dlaczego ja tak na przykład jeżdżę krzywo czasem, to dlatego, że ja czytam dialogi i się nie skupiam wtedy na prowadzeniu, dlatego mogę w auta wjeżdżać. Albo tak jak teraz, na przykład to auto mnie zaczepiło, ja nie miałem na to wpływu, prawdę mówiąc. Co to za radio w ogóle? Dobra, to może być. No i dobra, przyjechaliśmy po OG Loka, z którego tak śmieją. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it?
Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Fool. Dureń. Dobra, jedźmy do domu Freddiego. Gdzie jest dom Freddiego? Gdzieś... Tam. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. No i dobra. Gdzie my mamy jechać w tej chwili? Zobaczymy sobie na mapę. Tędy przejdziemy. Nie, dobra, to już sobie przejdziemy do końca tędy i zaraz w prawo. Nie będziemy wjeżdżać na tą autostradę. Czy co? Wziąłem balasty ze strony. Przejechałbym ich w sumie. Ale dobra, już ich ominąłem. Tym razem daruję im życie. Miłosierny Hokagen, tak, Hogaty. Jestem taki miłosierny. Dobra. Zaraz powinniśmy tam być. Lol, kościół. Balasy. Okej. Okay. Tum. Gdzie my mamy jechać? A, to tam, dobra, już kminie mniej więcej. Przypominam sobie, gdzieśmy to jechali. To jest taki bardzo ciekawy klub, do którego... Jeżeli chcecie właśnie, jeżeli chcecie, że do niego zajrzeć kiedyś, to napiszcie, bo chyba do niego nigdy nie wchodzimy w trakcie misji, robienia misji czy coś takiego. Okej. Okay. Tak, tędy, dobra, tędy nie wyjedziemy jednak. Wyjedziemy zapewne tędy i skierujemy się do wyznaczonego miejsca. A tam to co się tak rzuca, what the fuck? Tak, czyli ja muszę niańczyć tego OG Loka w sumie. Idź zadzwoń do drzwi i już leci ze spluwą. Dzwonimy. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Loke, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped the soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers making a run for tak, ten głos do tego typa w ogóle nie pasuje. Hey, yo, back off me, CJ. O Jezu, ta misja, nie lubię tej misji, masakra, Jezu. Będę ją miliard razy powtarzać pewnie, bo ten debil nie potrafi go zabić. Ten OG Lock cały. A mi się nie chce tak jeździć, jakoś nie lubię tak manewrować pomiędzy budynkami, prawdę mówiąc. Jeszcze na motorze, na którym po prostu wszystko jest, wszystko się może wydarzyć, jadąc na takim motorze. No, z pasażerem jeszcze. I nie wiem, czy myśmy mieli w sumie do końca jakiegoś dojechać, czy po prostu za nim, no dokładnie, o to chodzi. Ledwo co w to dotknęliśmy, już, dobra. On na nas czeka w sumie, tak mi się wydaje. Kurde, coś tu mi nie gra, coś jest nie tak. Fuck, nie wałta. Kurde, właśnie tego nie lubię w tej misji. Przez to ją będziemy przechodzić miliard razy. No wsiadaj, debilu, OG Loku. No i co to ma być w ogóle? Widzicie, jedzie. No to ja już wyjeżdżam, żeby... tak, do auta. Nie wsiadaj do tego auta. Bierz ten motor. No i tak, misja niezaliczona, oczywiście. Dobra, jeszcze raz trzeba to będzie zrobić. Ale nie mówcie, że to wszystko trzeba będzie robić. O Jezu, masakra. No, właśnie tego nie lubię. Tego strasznie nie lubię, okej. Może jednak misją Big Smoke'ową się zajmiemy później. Teraz wrócimy sobie do domu, tak?
Wrócimy do domu i zapiszemy grę, bo po tej siłowni zapomniałem właśnie, że mieliśmy po każdej siłowni zapisywać w sumie. Ale zrobimy sobie misję może u Ridera albo Sweeta, mówię, misję u Big Smoke'a zostawimy na później, bo to jest strasznie denerwująca misja, jak dla mnie, którą ja wiem, że będę musiał powtarzać trochę razy. A teraz mi się naprawdę nie chce tej misji powtarzać, może w kolejnym odcinku sobie ją zrobimy. No i dobra, weźmiemy misję, nie, dobra, mieliśmy zapisać. A później dopiero weźmiemy misję od tam Sweeta na przykład. Okej, zapiszmy sobie. No, dawać. Dziewczyna Sweeta, tak, okej. Wychodzimy z domu, mamy godzinę 8:45 już. Tak, to fajne, fajne minuty. Szkoda, że tak w szkole nie leci, nie? Ale okej. Cezar wiał Pando, aha, wiem. What? A no good, narrow-minded hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, Sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. No nie, nie, naprawdę. Trafiliśmy tutaj teraz na kilka misji, których nie lubię. Willowfield, jedź do warsztatu. No tak, bo to będzie kolejna misja z tych, których właśnie w tej grze nie lubię. Czyli walki lowriderów bodajże, tak? Bo tak te samochody się nazywają, lowridery. Jeżeli mówię, jeżeli teraz mi się nie uda z tą misją za pierwszym razem, pojedziemy po misję do Ridera. Jeżeli misja u Ridera okaże się tam w miarę spoko, to nie będzie problemu i będziemy dalej robić te misje u Ridera. Jednak jeżeli tamta też się okaże jakaś taka lipna, to w kolejnym odcinku po prostu powrócę w tych miejscach może, w których właśnie skończyliśmy. No bo nie wiem, czy to jest sens właśnie puszczać wam po prostu cały czas, jak będę powtarzać, jechać jeszcze. Gdyby to było właśnie jak w Mafii, powiedzmy tam wczytywanie co jakiś czas, zapisywanie i w ogóle. Ale nie, nie, to tak nie jest niestety fajnie. No i dobra, jesteśmy w warsztacie, daje nam tego lowridera i pojedziemy walczyć, tak? Będziemy skakać, kurde. You must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Okay. Custom Spring should see you hopping all the way home. Very popular with the SAs. They compete in. No tak, i właśnie my będziemy musieli. Okej, będę pamiętać. Żeby sobie stuningować u ciebie. Jeżeli za darmo to okej, ale jeżeli będę musiał bulić, to raczej wątpię. Żebym chciał, no malowanie. Malowanie pierwsze, 500 w sumie, czy 500. Nie, dobra, nic nie będę chyba robić. Taki nam wystarczy, mamy za mało pieniążku, będziemy musieli pofarmić na ludziach kiedyś. Ale mamy bujające się auto przynajmniej. Ja to auto zniszczę zanim tam dojedziemy. Dwa? Aha, dwa nam podnosi zawieszenie ogólnie.
A nie, to H podnosi. Na dwójce możemy podnieść, ale to zaraz wtedy spadnie. Okej, nie, to nie będziemy na podniesionym jechać. Mapa, dobra, gdzie mamy Union Station? Tam. Tak i ballasów. Chyba nie mam sprayu w tej chwili, żeby im to zamalować. No i dobra, skupimy się po prostu na zrobieniu tej misji. Mówię, jeżeli teraz nam się nie uda zrobić tą misję, to po prostu będę robił misję Ridera, no i spróbujemy kiedy indziej tą misję, tak? Albo po prostu się zapiszę i wczyta dopiero później. W sensie ja to nagram, jak dopiero później będę robić tam, przechodzić tą misję. No i tak, już dojeżdżamy tutaj do tego Union Station. Więcej policji. Więcej policji. Okej. Ale się bujają, kurde. Szpanerzy. Okej. Trzeba będzie ogarnąć. Aktualna stawka 50%, zmniejszenie stawki, shift start. Startujemy za $50. No i co jest? A, wsiada, tak? No i dobra, i zaraz zobaczymy. Aha, to już coś było niby. No. A, to tego mogę też używać. Tak trzymać, dobra. Okej. No jak ja nie zdobyłem już? Jak źle. Już dobrze. Idealnie robię. Leci, dobra. Trzeba ogarnąć. Dobra. Jezu. Fuck. Dobra, jakoś poszło chyba. Nawet się w tej chwili nie skupiam. Fuck. Już wiem, że tam się pomyliłem. Robię tą misję na numerycznej, nie wiem czy w sumie można na jakiejś innej. Ale okej. W sumie wygraliśmy. Powinno nam zaliczyć misję. Zaraz zobaczymy. O, dobrze. Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead, this dickhead is my brother. Easy, Holmes. Pendejo. Nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Tak, tak, zaraz byśmy cię zniszczyli tutaj, człowieczku. Przynieście też mi. Dobra. Lećcie, lećcie. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. To gadaj, widzisz, masz tu. Jednookiego bandytę. This is why I stopped you from being skinned just then.
You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendo, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. For now. She's revealed, Pando. Carl Johnson. CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Ta, może. No i dobrze, misja wykonana, zyskaliśmy 100 dolarów. W sumie zyskalibyśmy więcej, jakbyśmy więcej postawili, ale nie o to mi chodziło. No i dobra, zapiszemy sobie teraz grę, gdzie jest nasz dom. Tu jest nasz dom. Okej. Dobra, spadamy prosto do domu już. Co by tutaj można było... Nie, tatuażu nie chcemy. Na razie przynajmniej, mówię. Trzeba będzie troszeczkę pieniędzy nazbierać. To nie jest tak jak w innych grach, że nie trzeba na przykład kasy, tak jak w Mafii. No tam w ogóle niby dostajemy tą kasę, mamy, nie mamy. Nie musimy za nic bulić, wszystko w sumie dostajemy, tak? Broń, wszystko, no dokładnie. Ale tutaj trzeba sobie zarobić, no niestety. To jest sandbox, a nie gra liniowa od początku do końca. Nie, nie odbierzemy w tej chwili komórki, ponieważ chcemy zapisać grę. Odbierzemy ją dopiero później. No i dobra. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.